szanty w murowanej gościnie po raz kolejny u nas. Bardzo się cieszę, że kontynuowana jest ta impreza. Pierwszy raz w Mściszewie na Bindudze, piękne łono natury, rzeka Warta. Fajne, że takie imprezy się odbywają, bo one integrują mieszkańców, pokazują, że wszyscy możemy wspólnie fajnie się bawić i razem działać. Impreza zaczęła się kilkanaście lat temu od imprezy w ogrodzie tolerancji u Arkadego Fidlera w Puszykowie. W pewnym momencie impreza przestała istnieć. W międzyczasie zostałam sołtysem wsi Wojnówko i wpadłam na pomysł, że możemy ją przenieść do Wojnówka. I żeśmy zaczęli tak powoli raczkować, najpierw jeden skromny koncert, na drugi rok już był większy i tak dalej, i tak dalej. I się to, impreza się bardzo rozrosła. Do tej pory było 7 przeglądów w Wojnówku, a teraz jest pierwszy przegląd na Bindudze. Przegląd piosenki szluantowej jest wzbogacony o przegląd piosenki bez barier. Gościmy wiele zespołów z warsztatów terapii zajęciowej oraz ludzi z niepełnosprawnością. Dodatkowo oczywiście gościmy wspaniałe zespoły z powiatu poznańskiego. Nie zabrakło tutaj również konkursu kulinarnego. Dorocznie organizujemy konkurs kulinarny, ale zawsze są to dania z rybą w tle. To były zupy rybne, to były śledzie, to różne. W tym roku jest kanapeczka z rybką. Wystawiły 3 koła, ale w bardzo rozbudowanej formie. I bardzo się cieszymy, bo konkurs się cieszy bardzo dużym uznaniem. Tego typu konkursy są rzeczywiście po to, żeby właśnie można było się pokazać, zaprezentować. Działamy dopiero od niedawna, jesteśmy młodym kołem. No i dlatego jest nam tutaj bardzo, bardzo miło, że możemy wziąć udział. Finałem dzisiejszej imprezy wiankowo-szantowej jest oczywiście fantastyczny obrzęd Nocy Świętojańskiej, który w tym roku przygotował zespół Poligrodzianie.